jest epicka! Mamy epicką! Pierwsza epicka skrzynka, moi drodzy, czyli najlepsza skrzyneczka na moim głównym koncie. Co w niej dostaniemy? Proszę, dajcie mi jakiegoś nowego epika! Siema, siema, Tajtori, oj, dzieje się, widzowie. Jak wiecie, już 29 poniedziałek Squad Busters oficjalnie wchodzi do każdego kraju, czyli nawet w Polsce, wchodząc na sklep Play czy na App Store'a, będziecie mogli normalnie pobrać sobie tą giereczkę. No po prostu każdy będzie mógł w nią zagrać, więc no jest naprawdę mocno. Z tej okazji Squad Busters przygotowało po prostu nagrody dla każdej innej gry Supercella, czyli też m.in. Brawl Stars. No i generalnie o nagrodach w Brawl Stars nagrywałem wam dzisiaj odcineczek na moim kanale Tori. Myślę, że już go oglądaliście, bo wrzuciłem go 2 godziny temu. Tam m.in. ten piękny skinek do Shelly jest do zdobycia za darmo, ale jeszcze lepsze nagrody są do zdobycia w Squad Busters, czyli właśnie w tej giereczce. I dzisiaj sobie pogramy, pokażę wam wszystkie te prezenty, jakie one będą, powiem wam, jak je zdobyć. No i będzie też kilka innych ciekawych rzeczy, m.in. odblokowałem Wiedźmę, czyli nową postać epicką, naprawdę mega mocną, chyba jedną z najlepszych w tej grze. Odblokowałem też Kurczaczka, jak widzicie, taka śmieszna postać na pewno się przyda. Dzisiaj sobie ich przetestujemy i na dobry start odcineczka ulepszamy Dynamike'a na drugi level, na drugą mutację, ewolucję. No bo zobaczcie, jak jest już na drugiej ewolucji, to ma 2 gwiazdki. I tak się składa, że można go jeszcze ulepszyć na 3. i na 4. I na 4. to już w ogóle będzie najmocniejszy Ultra Dynamike. I tak w sumie jest z każdą postacią, którą macie odblokowaną, ale dobra, zanim do tego przejdę, gdy wejdziemy sobie do sklepu, mamy tu karnet super za 30 zł. Jeśli pod tym filmem wbijecie 3000 łapek w górę, to ja na kolejnym odcinku ten karnecik kupię i odbierzemy sobie z niego wszystkie prezenty. A są one, powiem wam szczerze, naprawdę mocne, bo zobaczcie to. Między innymi jest tutaj dużo skrzynek. Dzisiaj spróbujemy sobie dobić może tą epicką skrzynkę i ją otworzymy, ale nie obiecuję. No generalnie na pewno sporo sobie pogramy, poodbieramy jakieś fajne prezenty, spróbujemy zdobyć może też kolejną tutaj epicką skrzynkę, więc szykuje się wielki opening. Ale zanim przejdę do pierwszej gierki, jak wiecie, w Squad Busters normalnie można mieć znajomych, więc jak ktoś z was chciałby mnie dodać do znajomych, no to wystarczy zostawić suba na tym kanale i ja kilku subskrybentów dodam do znajomych, ale tylko i wyłącznie subskrybentów, więc trzeba mnie subować, a oprócz tego trzeba mieć też wpisany kodzik Tori w sklepie Brawl Stars. W sumie nie tylko w sklepie Brawl Stars, ale też w Squad Busters, bo normalnie w tej giereczce, którą nagrywam, też już mój kodzik działa, więc w każdej grze Supercella, w którą gracie, jak będziecie mieli wpisany kodzik, będziecie mieli suba na moim kanale, no to w kolejnym odcineczku pododaję kilka osób do znajomych, dlatego myślę, że fajna opcja. W ogóle napiszcie w komentarzu, jeśli możecie, czy macie już pobrany Squad Busters, czy nie. Jeśli macie z tym problem, to się nie przejmujcie. Dobra, odbieramy sobie 20 000 monet za jakąś tam misję, którą wykonałem, to jest bardzo dużo. Pierwsza giereczka nam się wylosuje. Podwójne kłopoty na łące walki. No nic, biorę sobie Colta na dobry start i zobaczymy, jak nam pójdzie. Ty, mamy już podwójnego Colta, bo to jest specjalny modyfikator. Dla tych, co nie wiedzą, w tej gierce chodzi o to, jeszcze szybko przypomnę, żeby zbierać jak najwięcej gemów. I kto uzbiera jak najwięcej gemów, dopóki ten czas tutaj się nie skończy, czyli 3 minuty i 45 sekund aktualnie, no to zwycięża. Tylko trzeba uważać na rywali, bo rywale mogą was normalnie zabijać. Nikt nie może was zabić. O matko, a ten El Primo chce mnie właśnie dojechać i mam wielki kłopot. Rzucam bombę, żeby się ode mnie odwalił. No i troszkę oberwał i chyba już tutaj się ode mnie odczepił, tak mi się wydaje. Dobra, to szybko sobie rozwalimy to drzewo. No i walczymy dalej, ale jest ciężko, bo tu z każdej strony ktoś jest. O, bierzemy wiedźmę. Patrzcie, możemy ją przetestować. To jest moja nowa epicka postać. No i zobaczymy, czy teraz ten cwaniaczek będzie taki dobry, że mnie tutaj porobi. Myślę, że go zrobimy, co? Patrzcie, już jednego rozwaliliśmy, jeszcze tego El Primo porobimy i będzie cały wyeliminowany. Nie, on kogoś bierze znowu do pomocy. Co za dziad, musimy go szybko dojechać. Jezu, widzowie, ale tu jest walka taka zacięta. Dobra, jednego już porobiliśmy, ale on cały czas sobie kogoś bierze. Mamy fraga, pierwszy frag zrobiony. Dostajemy sobie tutaj od razu do wzięcia skrzyneczkę, no i możemy atakować innych. Oglądajcie do końca, ja już wam pokazuję pierwsze darmowe nagrody. Za 1 000 000 pobrań Squad Busters, czyli już za niedługo, pewnie nawet dzisiaj, otrzymamy, moi drodzy, 10 tysięcy monet. Tak, 10 tysięcy monet to jest bardzo fajną nagrodą, trzeba to przyznać, przyda się, bo dzięki temu możecie sobie kupić dużo fajnych rzeczy i poulepszać też postacie właśnie w Squad Busters. Ale takich pól nagród będzie łącznie 4. To jest dopiero pierwsza, to taka najluźniejsza, najsłabsza. A ja mam teraz wielki kłopot, bo się nawalam z jakimś typem, który jest dosyć mocny. Dobra, uciekam z tego środka, bo tam jest niebezpiecznie, on mnie cały czas goni. Rzucam mu bombę i niech się odwali, bo już mnie wkurza trochę. No widzicie, w końcu się troszkę ode mnie odczepił. Ty, dalej za mną leci chłop. No niezły typek, cały czas się tu do mnie dowala. Trzeba będzie go dojechać, bo już mnie trochę denerwuje. I teraz on ucieka. No, ale dobra, przechodząc do drugich nagród. Co mamy za drugi dzień nagród? No moi drodzy, będą one naprawdę mocne, bo dostajemy, chyba to jest skinek, przebranie El Primo Mega. Nie jestem pewien, czy tutaj też tak to działa jak w Brawl Stars, że po prostu będzie to przebranie El Tigro i będziemy mogli sobie mieć do niego skina, czy po prostu jest jakieś ulepszenie do El Primo. Ale takiego El Tigro sobie otrzymamy, więc myślę, że nagroda całkiem fajna. Ale nie jest fajne to, że z każdej strony mnie znowu ktoś tutaj nawala. Boże, ile ich tu jest? Nie, no dedam, dedam.
przegrałem chyba. Mam 11 gemów, jestem na czwartym miejscu. Muszę to czwarte miejsce najlepiej utrzymać, ale łatwo nie będzie. Dobra, wzmacniamy się troszkę. Trzymajcie kciuki, widzowie, piszcie Team Tori tutaj w komentarzach, bo bez was mi się nie uda. No i właśnie ten oto El Tigro będzie do odebrania. Tej drugiej puli nagród nie będzie jedyna nagroda, bo dodatkowo otrzymamy, moi drodzy, też jeszcze emotkę specjalną, którą wam tutaj wyświetlam. Ona też jest bardzo fajna i dobrze, że ją będziemy mogli też otrzymać. To jest taka druga pula nagród. Trzecia pula jest według mnie najlepsza, bo wtedy dostajemy skrzyneczki. Trzy skrzynki, czyli ta najsłabsza zwykła, rzadka, czyli ta taka trochę lepsza złota, no i epicka, czyli najlepsza, bo tutaj są trzy rodzaje skrzynek w tej giereczce. No i właśnie je wszystkie dostaniemy, będziemy mogli je sobie otworzyć, co jest moim zdaniem kozackie. Oj, nawalam się z jakimś golemem. Rzucę mu bombę, żeby szybciej z nim poszło, bo golemy są dosyć mocne i troszkę się go boję, szczerze. Ale dobra, chyba go porobimy. On powinien dać mi dużo gemików, o tym właśnie mówię. I wchodzimy na trzecie miejsce. To jest bardzo ważne, żeby być minimum w top 5, bo jak nie jesteście na 5, 4, 3, 2 lub 1 miejscu, no to tak jakby przegrywacie gierkę. Tak jak w Brawlu gracie na showdownie, no to zwycięska pasa robi wam się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteście na minimum 4 miejscu lub wyżej. No to tutaj tak jest z 5 miejscem, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, lecimy na środeczek. Trzeba trochę przeatakować, bo tu może być troszkę gemów. Zaraz powinny jakieś wypaść, ale szczerze boję się je zbierać, bo zobaczcie, ile tu ludzi lata. Wezmę sobie to drzewko tak na spokojnie. No i pokażę wam kolejne nagrody, w sumie za ostatni dzionek, nie? Bo po tych skrzynkach jeszcze jest czwarty dzień i tam między innymi mamy taką oto emotkę fajną, globalną. Tak jak już właśnie skład Bastard wejdzie globalnie, no to dostaniemy wszyscy taką emotkę za darmo, co jest w sumie, myślę, że spoko prezentem. Ostatnie 6 sekund do końca, ostatnie 6 sekund i jestem na trzecim miejscu, muszę to trzecie miejsce utrzymać, nie mogę być niżej, błagam. Dobra, jest trzecie miejsce, całkiem dobry start. Powinienem za to dostać całkiem solidną skrzyneczkę, więc zobaczymy, jak to będzie. Uwaga, uwaga, gemów też dostałem nawet dużo, dzięki czemu karnecik mi się będzie wbijał. Podbieramy dzisiaj dużo fajnych nagród i uwaga, moi drodzy, mamy zwykłą skrzynkę, ale bardzo dużą, więc chociaż jest bardzo duża, może jakieś dobre ulepszenie mi siądzie, coś się zlagowało. O dobra, jest kurczaczek na ulepszeniu, dzięki czemu możemy go sobie dać od razu na drugie rozwinięcie, na drugą ewolucję i mój kurczak jest lepszy, więc giga spoko, ma już dwie gwiazdki. Taka piękna skrzynia będzie na ciebie czekać każdego dnia. Okej, okay, aha, i dostaję między innymi za to monety, jakieś tam ulepszenia, więc spoko. Odbieramy sobie kolejne stopnie, dzięki czemu wbijamy nagrody w kolejnym świecie. Zobaczcie, mamy zwykłą skrzynkę do odebrania, jeszcze jedną. No to robimy dzisiaj wielki opening, a to na pewno nie będzie ostatnia skrzynka, którą dzisiaj sobie odbierzemy, więc zostańcie do końca. Mam nadzieję, że jakaś epicka dzisiaj też wleci, barbarzyńca. No i ulepszmy sobie od razu goblina, bo w sumie mogę go ulepszyć i w czasie, gdy ja go ulepszam, to muszę dać wam ważną informację, że dzisiaj będzie live'ik, na którym pogram w Brawl Stars i pogram też w Squad Busters. Będzie on około 17:30 na kanale Tori, więc nie może was zabraknąć. Ja włączam kolejną giereczkę, bo dzisiaj sobie zagramy jeszcze jedną, ale jeśli chodzi o te darmowe prezenty, no to co wam powiedziałem, to jest wszystko na razie potwierdzone, lecz twórcy Squad Busters powiedzieli nam jeszcze, że tych nagród będzie więcej, tylko jeszcze ich nie zdradzają, dlatego musimy sobie poczekać spokojnie. No i gdy one już wlecą, no to wtedy będziemy wiedzieli wszystko, ale z dnia na dzień będzie teraz coraz więcej prezentów dostawanych. Ja się giga jaram tą giereczką i na tym kanale będą co dwa dni się pojawiały właśnie z niej odcinki. Będzie naprawdę fajnie. Dobra, bierzemy podwójnego El Primo, teraz będę potężnym El Primo. Muszę porozwalać szybko tutaj te szkieletki, bo one mi dadzą monety, dzięki czemu, moi drodzy, będę właśnie mógł sobie wziąć kolejną postać. I pamiętajcie, taka taktyka ode mnie, jak gracie w tą grę, to żebyście od razu sobie brali tego ziomeczka takiego, jaką się nazywa, nie mam go tutaj teraz do wzięcia, no nie zawsze on dropi, taki co szybciej rozwala te drzewka, bo dzięki temu macie no po prostu taki lepszy start, nie? Dobra, ja już troszkę się tutaj wzbogaciłem, jeśli chodzi o monety, rozwalę jeszcze te szkieletki i będziemy sobie mogli brać kolejnego ziomeczka do pomocy. Oj, wielka walka z goblinem, ale myślę, że go porobimy na luzaku, co? Tylko na razie jestem na 8 miejscu i to jest taki największy problem, że przydałoby się troszkę tutaj więcej tych gemików już zacząć zbierać. Dobra, bierzemy Grega, no i teraz właśnie o niego mi chodziło, mogę sobie rozwalać normalnie drzewa, a z drzew dropi całkiem sporo gemów, całkiem sporo monet, więc to jest ogólnie giga opłacalne, żebyście zawsze na początku, jak macie możliwość, brali tego Grega, no bo on was wykeruje, ja nawet go sobie podwójnego wezmę i teraz będę latał po mapce, no i po prostu szukał wszędzie drzew. O Jezu, tu ktoś jest, nawalamy go, chyba go porobię, bo mam dodatkowy atak, taką moc, więc myślę, że go rozwalimy, patrzcie, będzie zaraz porobiony, będę miał fraga, tak jest, kill od razu wleciał, jestem na pierwszym miejscu, drzewny gigant, uwaga na niego, on jest mega mocny, ja się go boję, nie wiem, czy to drzewo rozwalać, czy lepiej stąd uciec po prostu, więc ja może zostawię tego drzewnego giganta, niech on się ode mnie odwali, bo ja się go cykam, szczerze. Bierzemy kurczaka do pomocy, kurczak jest spoko, ale tutaj rozwalmy sobie kolejne drzewo, dalej się utrzymuje na pierwszym miejscu, lecz rywale mnie gonią, robi się tutaj coraz groźniej, musimy znaleźć jakąś skrzynkę, która jest w sumie tutaj, więc daleko szukać nie musiałem i może przeatakuję trochę tego drzewnego drzewiarza, drzewnego giganta, tak on się nazywa, boję się go, ale jak go porobię, to z niego pewnie wypadnie tyle rzeczy, widzowie, i trzymajcie kciuki, żebym ja go porobił, trzeba tylko robić dobre uniki, bo wtedy on nas nie będzie miał jak atakować, okej, jednak ma jak zaatakować.
Ale serio, jak ja go rozwalę i nikt mi nie zarąbie tych gemów, które z niego wypadną, to będę najlepszy, widzowie, więc musimy to zrobić. On już ma coraz mniej HP, ale jest go coraz ciężej pokonać. Trzymajcie kciuki, Jezu Święty. Co tu się dzieje? Jest, rozwaliłem go! Ile gemów! Widzieliście to? O kurczę, jak widzicie gdzieś drzewnego giganta, to od razu go rozwalajcie, bo zobaczcie, co on wam daje. Mam teraz przewagę, jestem na pierwszym miejscu, ale ziomeczek na drugim miejscu idzie łeb w łeb ze mną. Niezbyt tutaj dużo nad nim mam przewagę niestety, więc musimy się pośpieszyć i kogoś tutaj dojechać. To jest ten gość. Dobra, dalej prowadzę, widzowie, ale są takie emocje. Została minutka i 18 sekund do końca, ja chcę tą gierę wygrać. Bo jak nie, to będzie spory przypał. Szukam gdzieś skrzynki kolejnej, żeby się ulepszyć i wzmacniać. Tam jest kolejny drzewiarz. Może zapoluję na tego drzewiarza i spróbuję go porobić. Tylko gorzej, jak ktoś inny mnie tu dojedzie. Tu są dwa drzewiarze. Jestem na centralnym środku gierki, więc nie wiem, czy ja tutaj powinienem zostać, tak szczerze. Został ostatni etap gry. Może troszkę się wycofam na spokojnie. Zbiorę sobie jakąś epicką postać do pomocy. O Jezu, goni mnie jakiś typ. Musiałem mocno się wycofać. Nie wiem, czy ja to utrzymam na pierwszym miejscu, widzowie, bo widzicie, co się tutaj dzieje. Tu jest naprawdę tylu typa, że ja się boję cokolwiek robić, ale dobra, przeatakujemy, zaryzykujemy. Dalej się utrzymuję na pierwszym miejscu. Przewaga jest coraz mniejsza. Ostatnie 37 sekund, tu ktoś jest. Dobra, dojeżdżamy go, powinno się udać chyba. Zebrałem kolejne gemy, jeszcze rozwalamy go dodatkowo tutaj, tego ziomeczka. I widzicie, może to utrzymam. Ostatnie milisekundy, 22 sekundy do końca. Ja wolę wyjść z tego boku, bo przewagę mam sporą, po prostu skupię się na rozwalaniu drzewek z boku, dzięki czemu będzie mi łatwiej. O, i no myślę, że już to utrzymam. Chyba że dam się komuś zabić, to wtedy by było najgorzej. Ale ja się nie dam, nie ze mną te numery. No i to jest gierka, którą w końcu wygraliśmy, bo zostało 5 sekund do końca. Przewaga jest na tyle duża, że już raczej nikt mnie nie wyprzedzi. Tak też się dzieje i zobaczymy, co teraz dostaniemy za zwycięstwo. Mam nadzieję, że no tutaj wleci jakiś epicki boksik tak na koniec tego filmu dla tych, co oglądają do końca. Mam nadzieję, że w ogóle ten filmik wam się podobał i chcecie więcej odcinków z tej gry. No i trzymajcie kciuki, żeby teraz szybko się to ulepszyło. Jest rzadka, ale niestety jest epicka! Mamy epicką! Pierwsza epicka skrzynka, moi drodzy, czyli najlepsza skrzyneczka na moim głównym koncie. Co w niej dostaniemy? Proszę, dajcie mi jakiegoś nowego epika, uwaga! Okej, ulepszenie do królowej łuczników, ale ja nie narzekam, bo to jest epicka postać, do której dostanę ulepszenie, więc moim zdaniem giga kozacki drop. Odbieramy sobie jeszcze dodatkowe rzeczy, bo może coś jeszcze więcej tu dostaniemy. Przedmioty bitewne, czyli teraz chyba emotki będę mógł normalnie mieć. Ale to wszystko już sobie zobaczymy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, piona!